Jakże splatają się okoliczności, tworząc przedziwne konfiguracje. Jakże często do jakiegoś wydarzenia nie doszłoby, gdyby nie inne wydarzenie, do którego doszło. Życie natomiast płynie leniwie lub pracowicie. Mijają lata, mijają ludzie, niszczą sprzęty i starzeją się srebra. Pleśń pokrywa mogiły naszych przodków i żółkną karty starych druków. Zawierucha dziejów żongluje ludzkimi losami, nie oszczędzając łez radości i bolesnego śmiechu. Słuchając dziewiątej Ludwika i sącząc Holagogę, siedziałem w moim ulubionym fotelu, stojącym w moim ulubionym mieszkaniu. Już otwieram. Chwileczkę. Kto tam? Hydraulik. Już otwieram. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Wymęga Zarawiński. Bardzo proszę. Bardzo mi miło. Spodziewałem się hydraulika. To właśnie ja. Ach, nie do wiary. A jednak tak, panie sierżancie. Nie jestem sierżantem. A wiem. Ja tak mówię do wszystkich. To moje ulubione powiedzonko, panie sierżancie. A nic na to nie poradzę, psia kostka. Tak, to ciekawe. Więc pan jest hydraulikiem, panie... Sierżancie. Chodziło mi o nazwisko. A Hubert. Hubert Wymęga Zarawiejski. Hubert Wymęga Zarawiejski. Co? Mówi to coś panu? Ależ tak, nazwisko pana znam dobrze. Powtarza się ono z dużą częstotliwością w zielniku Zofii Czartoryskiej i w herbarzu nadolskim, a także w historii ziemi lubelskiej, praca zbiorowa. Boże. I właśnie pan jest hydraulikiem? Tak, panie sierżancie, jestem. Skończyłem kurs doskonalenia. Aha, wie pan, pal 6 kaloryfery. Pogawędźmy sobie. Co to? Holagoga. Proszę bardzo. Rzeczywiście, nie odmówię. Bardzo proszę. A więc Hubert Wymęga Zarawiejski to pan. Ja, panie sierżancie. Jakież życie niesie niespodzianki. Jakże splatają się okoliczności. Przecież gdyby nie zepsute kaloryfer, nigdy nie poznałbym Huberta Wymęga Zarawiejskiego i jego starożytnej rodziny. Nigdy nie bywałbym w tym pełnym tajemnic mieszkaniu, które dzisiaj tak dobrze znam. To skandal, Borysie. Cóż on sobie wyobraża? Kto? Narzeczony twojej córki. Pan Cułek? Gdzie on jest? Wypiłbym z nim bruderz. Z nim? Nigdy do tego nie dopuszczę. Czy wiesz, czego on zażądał? No, czego? Przyjęcia po ślubie nazwiska żony. Wymęga Zarawiejski? Tak. Daj mu to nazwisko, Różo, inaczej gotów skrewić w łajdach. Gdzie on jest? Wypiłbym z nim za pomyślność sprawy. Ty się zgadzasz, Borysie? Jak możesz? Nie, pal diabli nazwisko. Ja jestem do niego przywiązana. Nosiła je także twoja małżonka, Borysie. Zamknij się, Różo. Nie przypominaj mi o tej szantrapie. To dziwka. No rzeczywiście, postąpiła jak dziwka, opuszczając cię w dniu ślubu. I wtedy przyszłaś ty, nasza uboga kuzynko. I zastąpiłam ci żony, Borysie. Tak, Różo. Oblejmy to miłe wydarzenie. To było tak dawno. Wobec tego oblejmy to porządnie, Różo. Lubię dokładność. Ja też, mój Borysie. Posłuchajcie, moja droga Różo Polna, czemu jesteś tak namolna? Czemu pachniesz nam o świcie przez calutkie swoje życie? Panie sierżancie, dobre. A? Nie. A ty, Różo, co o tym myślisz?
Nie gorsze od innych twoich utworów, Hubercie. Zrobiłaś mi prawdziwą przyjemność. Dziękuję ci, panie sierżancie. No tyle razy cię prosiłam, Hubercie, żebyś nie zwracał się do mnie per panie sierżancie. No rzeczywiście prosiłaś mnie o to wielokrotnie. No nic na to nie poradzę, panie sierżancie. Oho, idą. Kto idzie? Kuzynka Lotka i Eliza. Twoja córka Borysie, mimo swoich 48 lat, wygląda całkiem niebrzydko. No to jeszcze dziecko masz, Eli. Kupiłbym jej kucyka, gdyby były. Potem można by oblać taką niespodziankę. Prawda, Różo? Dzień dobry, Elizo. Dzień dobry, droga kuzynko. Dzień dobry. Serwus, jak leci? Wszystko w porządku? Postanowiłam urządzić dzisiaj wieczornicę. Zapraszam wszystkich. Mógłbym przeczytać kilka swoich wierszy. Na przykład ten. Kiedy zamieć za oknem szaleje, myśl o was, o wy zawieje, panie sierżancie. Wiersz ten poświęciłem naszym rodzinnym zarawiejom, w których do tej pory mieszkają moje dzieci, a twoi rodzice, Borysie. Wiem. Wypiłbym za ich zdrowie. Pałac jeszcze stoi. Ale oni nie mieszkają w nim. Oni mieszkają w czworakach. Czyż tak? Tak, Lotko. W pałacu urządzono muzeum regionalne. Trzeba by tam urządzić wieczornicę albo stałe koncerty. No, mógłbym tam czytać moje nowe wiersze, panie sierżancie. Mój narzeczony, pan Sułek, też pisze. Na maszynie. A jest literatem? Jak ja? Nie. Jest naukowcem. Nigdy dotąd nie znałem żadnego naukowca. Ciekawe. Wypiłbym z nim Bruderschaft. Tym bardziej. A propos, Maszeri, czy prawdą jest, że twój narzeczony chce po ślubie przyjąć nasze nazwisko? To conditio sine qua non. Ach tak. Tak. I nie ma w tym nic złego. A nie wystarcza mu fakt twojego, że tak powiem... Twojej niewinności, panie sierżancie. Nazwijmy rzecz po imieniu. Raz, a dobrze. On nic o tym nie wie. O tym, że jesteś dziewicą? Tak. Boję się, papo. Nie bój się, dziecko. Palniesz sobie dwa koniaki przed nocą poślubną. Ja ci pomogę, Lizo. Opowiem to i owo. Jak wiesz, mam doświadczenie. Wszyscy o tym wiedzą, Lotko. Znamy cię o nie od dziś. Zawsze sobie dobrze radziłaś w życiu. Rzeczywiście, setru. Mech, moja droga, i ty nie jesteś czysta jak łza. Ano nie, niech ci będzie. Przestańcie się kłócić. Wypijmy na zgodę. Tak się boję, papo. Da, już spokój. No. On jest taki młody i niedoświadczony. Pan Sułek ma podobno 18 lat. O, patrzcie państwo, jacy to dzisiaj naukowcy młodzi. Dawniej, panie sierżancie, byli starsi. Powtarzam 1000 razy pradziadkowi Hubertowi, żeby nie mówił do mnie, panie sierżancie. A on stale swoje, cholery można dostać. A niech mi, Różo, to nie dla kobiet. Kląć mogę ja, Borys i ten pan Sułek. Jeżeli to dziecko już potrafi kląć, a jak nie, to mu powiedzcie, żeby przyszedł do mnie. Przeczytam mu kilka moich co pikantniejszych utworów. A mam takich kilka, panie sierżancie. Same świństwa. Rumienie się same. Jest tam i o tobie, Lotko. Jak to? A no tak, z imienia i z nazwiska. Szarlota Rozdziała Zabieguńska. To przecież ty, prawda? Ja. A wszystko się zgadza. A kiedy to napisałeś? No, dzisiaj rano leżałem sobie w łóżku i pisałem okropne, między nami mówiąc, świństwa. Głównie o tobie, panie sierżancie. Hubercie, nie zwracaj się do mnie panie sierżancie. To impertynenckie. Nawiasem mówiąc, ciekawa jestem, o czym tam napisałeś. Wpadnij do mnie jutro rano, to się dowiesz. Przecież sam mówiłeś, że rano leżysz sobie w łóżku. No mnie to nie przeszkadza, panie sierżancie. Będziesz się czuła jak u siebie w domu. Słowo pradziada. No, a więc do jutra. Będę na pewno, Hubercie. Możesz na mnie liczyć. Dziękuję ci z góry, Lotko. Nie ma za co. Pójdę już. Idź już, idź. Tak będzie lepiej. Pójdę i wrócę rano. No, tak będzie lepiej. Idź już, Szarloto. Do widzenia. Do miłego, panie sierżancie. Do widzenia.
poszła. Oblejmy to. Chcecie? Miła ta lotka. Tyle, że głupia. Może nawet nie taka głupia, jak szorstka i mało kobieca. Ładna to ona nie jest. Przytyła ostatnio. Gorzej, że ma taki przykry charakter, jak wszystkie stare panny. Właśnie. Strasznie mnie to drażni, jako przyszłą młodą mężatkę. Pan Sułek też za nią nie przepada. Mił ten pan Sułek. I przystojny. Naprawdę tak uważacie? Ja uważam, że jest ładniutki. Przecież to jeszcze dziecko, chociaż jak mówicie, naukowiec. A w życiu nie znałem naukowca. Prawdziwego naukowca. Jak to się czasy zmieniają? Cały czas myślę o tej wieczornicy. Wystąpi na niej również mój narzeczony. A ładnie śpiewa. Nie, pradziadku. On w ogóle nie słyszy na jedno ucho, a na drugie z ledwością. A głos ma donośny i czysty. Gdyby tylko słyszał dobrze, byłby wybitnym piosenkarzem. Tak, jak to czasem jeden drobny feler odmienia ludzki los. W jakim wobec tego ujrzymy go charakterze? Ja go zapowiem, a on wyjdzie i się wygimnastykuje. Jak to? Ja jest sportowcem i naukowcem jednocześnie? Nie, amator. Robi skłony, przysiady, pompki i truchta. Truchta? No tak. Truchta sobie w miejscu, godzinami. Uwielbiam wtedy na niego patrzeć. Coś w nim jest. I on tak będzie, jak ty to mówisz, truchtał na tej naszej wieczornicy? Tak. Zobaczysz, Różo, jakie to wspaniałe. Jest bardzo wygimnastykowany. Potrafi godzinami stać na jednej nodze. O Boże, na jednej nodze. A co ty myślałaś, pradziadku? Młodość musi się wytrzumieć. Napijmy się za jego zdrowie. Za zdrowie całej młodzieży. A najlepiej najpierw za jedno, a potem za drugie, a potem coś się trzeciego wymyślim. Moja w tym głowa. Już się cieszę, panie sierżancie, na te występy. Strasznie jestem ciekaw samego siebie. Mam przygotowane 4 utwory na bis. Jeżeli cię o to poprosimy. A nie, tak czy siak mam i przeczytam. Boże, jakie to będzie miłe spotkanie. A najważniejsze, że wszyscy się znają. Poza panem Sułkiem, który nie zna nikogo. Prócz mnie, papo. Słusznie. My z kolei nie znamy go, także zupełnie. Poza mną, papo. Racja, dziecko. Święta racja. Saga rodu Wymęga Zarawiejskich, rozdział 2. Zostaniesz ze mną już na zawsze, panie sierżancie. Brawo. Tak, brawo. Brawo, bis. Cicho. Dlaczego cicho? To było wspaniałe. Brawo, bis. Panie Sułku, niech pan lepiej nie woła bis. Bardzo pana wszyscy o to prosimy. No już dobrze, dobrze. Będzie utwór na bis. Proszę bardzo, panie sierżancie. Co mi tam? Pradziadku, wystąpi pradziadek w drugiej części koncertu. A możesz mi to zagwarantować, Elizo? Tak, zaplanowałam pradziadka również w drugiej części. Teraz już dosyć. Obecnie długo oczekiwany występ pana Sułka. Prosimy, panie Sułku. Teraz ja? Tak, prosimy. No niech się pan nie da prosić. Ja muszę się przygotować. Jestem kompletnie, absolutnie zaszokowany i zaskoczony. Nie wiedziałem, że teraz moja kolejka. No niech się pan przygotuje na oczach wszystkich. Na oczach wszystkich nie będę się przebierał. A to będzie występ kostiumowy, prawda? O tak, papo, sam zobaczysz. Wszyscy zobaczycie. To może ja w międzyczasie wygłoszę pogadankę. Mam przygotowaną pogadankę. Taki rodzaj odczytu. Ja zostaję. Odczyty interesują mnie przede wszystkim jako naukowca. Aha, dobrze, ale wtedy nie będzie się pan mógł przebrać. Rzeczywiście. A co to za odczyt? Wpływ pór roku na rozkwitanie i przekwitanie uczuć erotycznych. Boże, jaka szkoda. Streści mi to pani Elizo? Nie wiem, czy potrafię. Wstydzę się. Nie masz czego, dziecko. Narzeczeni powinni sobie pogawędzić. O tym... Oblejmy to. Teraz jest część artystyczna i o piciu nawet mowy być nie może. Ojcze, pohamuj się, jeżeli możesz. Proszę cię, ojcze, zrób to dla mnie. Dobrze, nie pisnę już ani słowa. Grób, oblejmy to. A ja myślę, panie sierżancie, że nasza kuzynka Lotka powinna zaczynać pogadankę.
Pełno tam będzie różnych świst. Ja ją znam, panie sierżancie. Błagam cię, Hubercie, nie mów do mnie per panie sierżancie. Z dwóch powodów. Jeden znasz. Jestem kobietą. Znam cię dobrze. Więc widzisz, robisz mi przykrość tym twoim ulubionym powiedzonkiem. Przepraszam cię, Charlotte, już nie będę. Dziękuję ci, Hubercie. Nie ma za co, pani. Ugryzłem się język. Wody! Kto chce wody? Ja ugryzłem się język. Daj, proszę, Hubercie, proszę, oto ciepła woda. Przyłóż ją sobie do języka i wystaw go na zewnątrz. Zaraz ci przejdzie. Masz rację, już mi lepiej. No. A gdzie się podział pan Sułek? Przebiera się w ubikacji. Szykuje się do występu. Zaimprowizowałam mu garderobę właśnie w ustępie. Słusznie, córeczko, zupełnie słusznie. Artysta musi mieć miejsce, w którym przed występem mógłby się skoncentrować. Tak, i to, i owo, przećwiczyć. A co to z twoją pogadanką, Lotko? Czy ty, Lotko, nie powinnaś już iść? Nie, dziś mam bardzo dużo czasu. No, myślałam, że masz coś pilnego na mieście. Załatwiłam to od samego rana. A może masz jakąś wieczorną, niecierpiącą zwłoki sprawę na mieście? Nie mam takiej. Trudno. A ja się nawet cieszę. Ale nie za bardzo, Lotko, bądźmy szczerzy. Właściwie, co wy ode mnie chcecie? Ej, nie przejmuj się, Charlotte, im chodzi o to, że zapisałem tobie cały mój majątek. Ależ skąd? Co za pomysł? No wie, pradziadek. Wiem, właśnie, panie sierżancie, zapisałem jej wszystko i cześć. Panie sierżancie, możecie się wściekać, ile chcecie. Wpadnij do mnie rano, Charlotte, będę sam w łóżku. Dobrze, Hubercie. A poczytasz mi swoje wiersze, tak jak ostatnio? To cię, zdaje się, bardzo podnieca. O tak, bardzo, no naprawdę, panie sierżancie. O, uszy mi płoną. Boże, c'est formidable. Mon Dieu, on jest nagi. Przed państwem pan Sułek. On jest kompletnie nagi. Zakryjcie mi oczy. Sama sobie zakryj. On ma przecież slipki. Tak, elastyczne slipy z juniora. Dostał je ode mnie na urodziny i od razu na pierwszym pokazie właśnie w nich wystąpił. Co za miły chłopiec. Jaki grzeczny, mówię wam. No, będziesz miała, córeczko, pociechę. Taki narzeczony to prawdziwy skarb. Oblejmy to porządnie. Teraz nie, teraz nie. Teraz jest część artystyczna. No to ja teraz powiem wiersz. Nie, pradziadku, teraz pan Sułek się wygimnastykuje. Drodzy państwo, w męga zarawiejscy i pani Charlotte Razdziawa Zabieguńska. Na wstępie chciałbym napiąć kilka mięśni. Czy będziesz go bliczować, Elizo, tym kijem? Nie, to wskaźnik. Będę nim pokazywać poszczególne mięśnie. I niech pani dokładnie wszystko objaśnia, tak jak panią tego uczyłem wczoraj po lekcjach. Tak. Uwaga! Napinam biceps. No niech pani objaśnia. Szybciej. Więc to jest, prawda, biceps. Mięsień ten wyjątkowo zresztą okazały u pana Sułka. Służy do podciągania przedramienia do góry i wolnego opuszczania go w dół. O, tak właśnie jak robi to pan Sułek. Wspaniałe, no fascynujące. Czyli ty, Borysia, masz taki mięsień? Mam. A czy pokażesz mi go kiedy? Zobaczymy. Nie przeszkadzaj, słuchaj mi i patrz mi. A Sułek nie może przecież bez końca stać, czekać z napiętym bicepsem. Myli się pan, panie Borysie. Mogę tak godzinami. Boże, nie wiedziałam o tym. Ja się tego wstydzę. Będziesz miała długie i ciekawe życie, Lizo, z panem Sułkiem. Czy on ma takich mięśni dużo? Mnóstwo, całe masy. Niech pani spojrzy. A to jest mięsień trójgłowy. Tak jest. Nazwa ta bierze się stąd, że wyglądem ten mięsień przypomina trzy głowy. Aha. Jedna z lewej strony, druga z prawej, a trzecia w środku. Miałem kiedyś też taki mięsień, panie sierżancie. Stare dzieje. A ty, Borysie, masz taki? Mam i ten, Różo. Pokażę ci go także w swoim czasie. To niezwykle interesujące. A mnie to zawstydza. Słowo daję. Płakać mi się chce. Kuzynka Lotka zawsze musi popsuć całą frajdę.
Kto ją właściwie zaprosił tutaj? Ja. Pradziadek zawsze musi wszystko zepsuć. Milcz, Różo, nie jesteś u siebie w domu? To moje mieszkanie? Mieszkam w nim także. Jestem tu zameldowana. Ale wkład jest na mnie i wszyscy o tym dobrze wiecie, panie sierżancie. Nie pozwolę obrażać moich, panie sierżancie, gości. Chodź, Lotko, do mnie. Poczytam ci coś. Hubercie, przecież ty masz jeszcze wystąpić bezpośrednio po numerze pana Sułka. Ja, tak, zostaję. No, kiedy wreszcie pan Sułek skończy? Dopiero zaczynam. Napnę teraz mięśnie brzucha, dobrze? Prosimy bardzo. Niech pan się nie da prosić. O! To są właśnie one! To i to, i to, o, i tamto to są mięśnie brzucha. I to! Wyjątkowo u pana Sułka rozwinięte. Tak. Można je napinać i rozluźniać dowoli, ile kto chce, kiedykolwiek. Cudowne, tak. No naprawdę wspaniałe. Boże, no chciałabym mieć takie... Pradziadku, zjadł pradziadek świece. O, ja? Rzeczywiście, zjadł świecę, no dopiero. Wspaniały numer. No, myślałam, że to rurka z kremem. Wygląd mają identyczny, panie sierżancie. To była świeca. No, możliwe, przecież wiecie, że ja od dawna straciłem smak i powonienie. Myślałam, że to rurka z kremem. Czy ja mam dalej się napinać? No nie, może na dziś już wystarczy. Je suis d'accord. Dość na jeden wieczór. Zgoda. Niech pan idzie się ubrać do garderoby. No dobrze, zaraz wracam. A teraz rozdam wszystkim baloniki, które należy nadąć. Dajcie mi, robię to wspaniale. No. Proszę ojca, proszę. Powinien się zabarwić. Zawsze kiedy dmucham w balonik, zmieniam kolor. Proszę. No. Zieleje. Wolna przechodzi w różowy a teraz fiolet. I błękit paryski. To znów Hamajelow. Cudownie, dmuchaj dalej, Borysie. Proszę bardzo. A teraz czerwień maków i haber wolny. Róż budarowy. Boże, jak pięknie. Dmuchaj, Borysie. No. Proszę bardzo. Potem to oblejemy. Napisz o tym wiersza, o tym jak dmuchałeś, Borysie, o tych barwach tęczy na nadmuchiwanym baloniku. Dostarczyłeś mi tym dmuchaniem dobry temat. Dziękuję ci, panie sierżancie. Dalej nie mogę, bo pęknie. Niech pęka, ojcze, niech pęka. Przecież to tylko zwykła guma. No, miałeś z niej wydobyć tyle piękna. Jesteś wspaniałym mężczyzną, jak pan Sułek. Zagram ci coś specjalnie dla ciebie. Poczekaj, zapowiem cię. Przed wami róża Wymęga Zarawiejska. Obecność kuzynki Lotki byłoby cudownie. Zostanę jednak jeszcze. Nie spieszę się. No teraz ja wystąpię. O, brawo. Na śmierć konia sierżanta. Sierżanta koń na polu padł. Koń dla sierżanta był jak brat. I sierżant bracie mawiał doń, jakby to brat był, a nie koń. Na polu padł sierżanta brat, z nim sierżant spać się zawsze kładł. A teraz padł psia jego mać i sierżant sam już musi spać. Oj. Przeplakał sierżant całą noc, brodę go pił żołnierski koc. I myślał on o koniu swym, co był mu bratem w czasie złym. Na polu został prosty grób, sierżanta koń to leży tu. A na tabliczce rad, nie rad, wyczytasz jedno słowo, brat, panie sierżancie. On je, jakież to smutne, Hubercie. A co, nie mówiłem? No, miały być wesołe numery. Nie wiedziałam, że pradziadek takie smutne wiersze pisze. A bardzo smutne, panie sierżancie. A co, nie wolno? No wolno, oczywiście wolno, ale przy tej okazji... Dość tego. Napijmy się, oblejmy to porządnie. Kto to?
O tej porze? Może to pan Sułek? Nie, mój narzeczony jest w ustępie, przebiela się. No rzeczywiście, no. W takim razie któż to może być? Oj, boję się. Ja otworzę. Depesza. Co? Jaka depesza? Skąd? Od kogo? Zaraz zobaczymy. Może najpierw oblejmy to. Czytaj, ojcze, drżę z niepokoju. Czytaj, Borysie. Nadane w Rzeżynie. Podpisano Balbina i Justyn Wymęga Zarawiejscy. No, od dziadków. Ale dlaczego z Rzeżyna? Przecież oni powinni być w naszych rodzinnych Zarawiejach. Posłuchajcie, jesteśmy w drodze, stop. Zaspy opóźniają marszrutę, stop. Będziemy u was za 3-4 dni. Całujemy. Co tu się dzieje? Panie Sułku, dziadkowie idą do nas z Zarawiejów. Nie wiedziałem o tym fakcie. To zabawne, co? Jak dla kogo? Mnie to nie śmieszy. Nie to miałam na myśli. W samym fakcie nie ma przecież nic aż tak śmiesznego. A jednak powiedziała pani, to zabawne. No, tak się mówi nawet o rzeczach najpoważniejszych. Że u was tak się mówi. U nas w szkole nie. Nie cieszy pana, panie Sułku, to, że jestem niewinna? Nie. Skończmy z tym. Wolałabym po ślubie. Nie miałem na myśli skończenia z tym teraz. Niedługo matura, mam tyle zajęć. A jak panu ostatnio idzie? Z matematyki słabo, z polskiego nieźle. Więc może pan, panie Sułku, zostanie dziennikarzem albo po prostu redaktorem? Wolę zostać filmowcem. Słusznie. Film ma teraz podobno przyszłość. Reżyserował pan Sułek. Och, jak to brzmi. Rzeczywiście nieźle to brzmi. A mówi się, że pan jest naukowcem. Rzeczywiście tak się mówi, to fakt. Lubię naukę. W zeszłym roku był nawet kongres nauki, czytałem. Pan musi dużo czytać. Nie, nie czytam za dużo. Racja, co za dużo, to jak to mówią, niezdrowo. Kocham pana, panie Sułku. Tak? Tak, wiem to na pewno. Nie buja pani, pani Elizo? O, nie. Boże, co pan wyprawia? On zrobił przewrót w tył z radości. Nie, to nogi od krzesła się rozjechały. Panie Sułku, a pan? Co ja? No, czy pan mnie? Co czy ja panią? No, czy pan mnie też tego, no? Nie rozumiem. Słowo honoru niech pani mówi jaśniej, bo sobie pójdę. No, chodzi mi o to, czy pan mnie też kocha. A, o to chodzi. Więc jak, muszę? A będę mógł przyjąć wasze nazwisko po ślubie? Tak, ukochany. A będę mógł tutaj się sprowadzić? Tak, najsłodszy. A będę mógł... Tak, tak, po stokroć tak, mój Sułku. Przepraszam, mój panie Sułku. Wszystko dla pana, panie mój Sułku. Zgoda. Kocham panią, panie Elizo. Ach, on mnie kocha. Sole. No, co? Co tu się stało? Pani Eliza, zemdlała. Ach, na pańska jest słabo. Powiedziałem jej, że ją kocham. Boże, jakie to romantyczne. Ale ja jej nie kocham. Jak to? Naprawdę? Słowo honoru. Słowo honoru? Tak, skończmy z tym. Chce pan zerwać zaręczyny? Nie, tego nie powiedziałem. No więc, jak pan sobie wyobraża wasze pożycie? Sęk w tym, że nie wiem. Ona jest dziewicą. Wiemy o tym. A ja nie wiedziałem. Nic tu. Z pana taki mężczyzna. A jakoś to będzie. Boję się, że nie. Dlaczego? Panie Sułku. Odwagi, moje dziecko. Nie, nie jestem odważny. Mimo takiej sprawności fizycznej. A jestem tchórz, proszę pani, kompletny debiutant. Nie. Tak. Niemożliwe. A właśnie, że tak. Debiutant w tych sprawach. Ja jeszcze nigdy, proszę pani, nie znałem kobiety. Naprawdę? Słowo honoru, najświętsze słowo honoru. Stąd ten strach, gdyby nie była dziewicą, zakochałbym się w niej natychmiast. Jakie to śmieszne, no. Więc to tu jest tak zwany pies pogrzebany. I tu jest. No, muszę zebrać myśli. Może da się coś zrobić dla pana, panie Sułku? Och, gdyby tak się dało. Porozmawiam o tym z kuzynką Lotką. Ona na pewno coś poradzi. W każdym razie będę miała pana na uwadze. Dziękuję pani, panie Różo. O, idzie pan Borys. Dzień dobry. Dzień dobry.
Chłodno dzisiaj, taki ziąb. Mruzasz, trzeszczy. Nie napiłby się pan po Lilliputcie? A co to jest Lilliput? A tak nazywam moje ulubione kieliszki. Lilliputy. Dobre, co? Dobre. Napiłbym się, panie Borysie, Lilliputa. Strasznie tu gorąco. No właśnie, duchota taka, że trudno oddychać. I dlatego dla ochłody napijemy się po Lilliputcie, panie Słuku. Właśnie, w taki ziom. Jest ciepło, panie Słuku. Nie kłóćmy się. Tak, siad, wypijmy po jednym. Borysie, twoja córka zemdlała. Która? Eliza. Masz jedną córkę na razie. Słusznie, na razie. Rzeczywiście zemdlało biedactwo. To pewnie z tego upału, albo zimna. Dla niej koniaku. No, ja przyniosę koniak. Po drodze przynieś także 3 Lilliputy. Trzy? Nie dosłyszałaś? Chyba mówię wyraźnie, prawda, panie Słuku? Bardzo wyraźnie, ale można zawsze się przesłyszeć o jakieś 2 Lilliputy. Dobrze, powtarzam. Przynieś, Różo, 3 Lilliputy. Jeden dla Elizy, która zemdlała, drugi dla pana Sułka i trzeci dla mnie. Nie, czwarty dla mnie. Jesteś tu, Hubercie. Jestem tutaj cały czas, siedzę sobie, panie sierżancie, w kąciku i pracuję. Napisałem jeden wiersz. Wziąłem w nim za model pana Sułka i Elizę. Pan tutaj cały czas był? Tak, panie sierżancie, byłem i słyszałem wszystko. A potem to opisałem w tym właśnie wierszu. Nie czytaj nam, pradziadku, twoich wierszy. Wiesz, że za nimi nie przepadam. Poza tym Eliza zemdlała i trzeba się nim jakoś zająć, prawda? Prawda. Wiesz co, Borysie? Nie wiem co. Jesteś łajda. Wiem. Nie cierpię cię, Borysie. Nigdy cię nie lubiłem. A nie zależy mi na tym. Mnie też, panie sierżancie. I dlatego przeczytam ten wiersz wyłącznie panu Sułkowi, który jako naukowiec imponuje mi o wiele bardziej niż ty, łobuzie i złodzieju. Złodzieju? O tego ci pradziadzie nie daruję. Skończmy z tym. Czekaj, no pradziadzie, niech wróci tylko Róża. Chlusnę ci koniakiem w oczy. Nie zrobisz tego, panie sierżancie. Znam cię dobrze. Masz rację, nie zrobię tego. A no, widzisz, gadać każdy umie, ale ująć to w strofy tylko poeci, tacy jak ja. Oddasz mi to, co najcenniejsze, a ja to sobie zaraz wezmę. Wezmę, nic tutaj nie poradzę, potem do ciebie się wprowadzę. Dasz mi, Elizo, twe nazwisko? Jak na razie to już wszystko, panie sierżancie. Dobre? Słabe. Mierne. A mnie się podoba postawa tego mężczyzny. Wezmę, nic tutaj nie poradzę. Prawdziwy mężczyzna, słowo honoru. Więc pan mnie kocha, panie Sułku. Potem pani wszystko wyjaśni. Nie, potem będzie za późno. Mów teraz szybko, nikt nas nie widzi. Kupa ludzi w pokoju. Jesteśmy sami, sami dla siebie. Nie jesteśmy sami. Są pan Borys i pan pradziadek Hubert i zaraz przyjdzie pani Róża z koniakiem i Lilliputami. Nie dbam o nic. Jestem twoja na zawsze, bierz mnie. Cicho, kupa ludzi. Nie kochasz mnie? Nie o to chodzi, pogadamy później. Teraz albo nigdy. Ja płonę. Holender, co tu robić? Głupia sytuacja. To z tego upała. A jest raczej chłodno, panie sierżancie. No dobrze, że jesteś, Różo. Daj ten koniak. Widzę, że Eliza już zdrowa. Nie, panie sierżancie. 100 razy prosiłam pradziadka, żeby nie mówił pradziadek do mnie, panie sierżancie. 100 razy mówiła mi nic, groch o ścianę. Czyli ja nie mogę inaczej, panie sierżancie. Poetą wolno więcej. Nigdy tego nie rozumiesz. Eliza dziwnie jakoś wygląda. Ona się do mnie podpala. A, rzeczywiście. Została bzika na punkcie pana Słucha. Głupie dziecko. Oblejmy to porządnie. Jak możesz, Borysie? No przecież ona jest dziewicą. 48-letnią dodaj. Sama sobie winy. No. A moim zdaniem winy nie ma, panie sierżancie. Los tak chciał. Ja do pewnego momentu też byłem niewinny. Za to teraz. Kuzynka Lotka. Tfu. Wybij to słowo, Różo. To moja sprawa, panie Znowu sierżancie. Znowu mówi do mnie pradziad, panie sierżancie. Wiem, będę tak mówił tyle razy, ile razy mi się, panie sierżancie, spodoba. Mieszkanie jest zapisane na mnie. Koniec i kropka. Świstwa. Ja ci nie wypominam nielegalnego pożycia z moim wnukiem, Borysem. Wypijmy na zgodę. Panie Słuku, co panu? Pani Eliza patrzy na mnie tak dziwnie. Podpala się do pana. Przecież sam pan to powiedział. Ale ja mam dopiero 16 lat. No wiem i co z tego. Teraz mężczyźni szybciej dojrzewają. Znam jednego przedszkolaka. Ja mam maturę w tym roku. Jestem przepracowany. Dzień dobry. O, wszyscy w komplecie. Dzień dobry, kuzynko. Dzień dobry, Lotko. Co cię do nas prowadza?
Myślałam, że nie będziesz miała dzisiaj czasu. Mam go mnóstwo. Wyjątkowo dużo mam czasu, jak zwykle. A ja myślałam, że wpadłaś dosłownie na moment i zaraz sobie pójdziesz. A nie, właśnie, że posiedzę sobie dłużej. No, pięknie dziś wyglądasz, panie sierżancie. Chodź, pójdziemy do mnie. Może za chwilkę. Chcę trochę popatrzeć na pana Sułka. Ależ to już prawdziwy mężczyzna. Mam 16 lat. Właściwie 15,5. O, stare chłopisko. A tak naprawdę to mam 15 lat i 2 miesiące. Oblejmy to, wspaniała okazja. Pan Czułek skończył 15 lat. I 2 miesiące. A tym bardziej należy obleć to, czego nie obleliśmy przez nieuwagę 2 miesiące temu. Przepraszam pana, panie Sułku. A potem zapraszam pana do mnie na herbatkę i lody. Nigdy nie pozwolę na to. Pójdę, panie Elizo. Skończmy z tym raz na zawsze. To nasz wspólny interes. Zobaczy pani. Pozwól mu iść, Elizo. Dla waszego dobra, panie sierżancie. Ja też jestem za tym. Więc idzie pan? Tak. Raz kozie śmierć. Idę. Niech się pan tylko nie obleje herbatką. Do widzenia. Co ty tam tak popijasz, Borysie, od samego rana? Ja? No tak, do ciebie mówię. No przecież nikogo innego nie ma w pokoju. No, nigdy nie wiadomo. Zwyczaj się w kącie bardzo często. Na przykład pradziad Hubert czasem się zaczai w pokoju i podsłuchuje. Odpowiedz mi na pytanie. Jakie pytanie? No co ty tam popijasz? A nic, Różo, no naprawdę nic takiego. Chcę wiedzieć, co to. Ewa, po co ci ta wiedza, Różo? Czy to coś zmieni? Muszę dbać o twoje zdrowie. Od czasu, kiedy żona cię rzuciła, opiekuje się przecież tobą. Wiem, Różo, robisz to dobrze. Oblejmy to. Najlepiej oblejmy to tym, co ja właśnie popijam. Czy powiesz mi wreszcie, co to? No tak, Różo, stała tutaj na komodzie taka buteleczka z napisem... Spirytus. Nalałem sobie jednego liliputka i tyle. Twoje zdrowie. Boże, no rzuć to, Borysie, natychmiast rzuć to. A dlaczego mam to rzucić? Wiesz dobrze, że spirytus mi nie szkodzi. Ale to nie taki spirytus, rzuć to. Ale wiesz, Różo, że nam się nie przelewa. Dlaczego mam marnować całego prawie liliputa spirytusu? Zastanów się. To jest spirytus salicylowy. Pradziadek Hubert naciera sobie nim stopy. Nie pij tego, no błagam cię. No dobrze. No wobec tego napijemy się czegoś innego. Za twoje zdrowie. Za zdrowie pana Sułka, Elizy i kuzynki Lotki. A za zdrowie pradziadka Huberta? No nie, nie zależy mi na jego zdrowiu. To łajza. Nie mów tak, Borysie. Sam przecież mówiłeś, że pradziadek Hubert czasami podsłuchuje. Mieszkanie jest zapisane na niego. Nie cierpię pradziada. Daj spokój. I tych jego kretyńskich wierszy. Przestań, proszę cię. Zwykły grafoman. Nie mów tak, no. Oblejmy to. Oblejmy to, bo mi krew zaleje. A kto jest grafomanem? Pradziadunio, tutaj. No, jestem tutaj cały czas, wszystko słyszałem. Kto jest grafomanem, Borysie? Ty, pradziadzie jeden. I pisze pewnie kretyńskie wiersze, prawda? Ta, coś okropnego, głupie i źle zrymowane. Źle zrymowane? Głupie? Tak. Posłuchaj, panie sierżancie, a rano, kiedy już się ocknę, widzę w drzwiach kuzynkę Lotkę, która robi mi śniadanie, a ja właśnie czekam na nie, panie sierżancie. O, jeżeli i teraz powiesz, że to jest słabe, Borysie, to ktoś tutaj naprawdę jest kretynem. Ja nie w każdym razie, panie sierżancie. Ja też nie. Mierny jest ten wiersz. Więc na ciebie wypadło. Ty jesteś kretyn, Borysie. Podobało ci się to, Różo? No, nie gorsze od innych twoich wierszy. No, widzisz, Borysie, nie gorsze, panie sierżancie, a może nawet i lepsze. Przeczytam to jeszcze raz. Nigdy. Idź stąd, pradziadzie. Masz swój pokój. Oblejmy to, porządnie. Chcę wam tylko przypomnieć, panie sierżancie, że mieszkanie jest zapisane na mnie. Całe mieszkanie. Pamiętajcie o tym i bądźcie zdrowi. Idę. No, poszedł sobie. O czym mówiliśmy, Różo? No, ostatnio o pradziadku Hubercie, że jest grafomanem czy coś takiego. Pomówmy o czymś innym. Zawsze po rozmowie z pradziadem ręce mi się trzęsą. Przed rozmową też. Tak, i przed też. Nie mówmy o tym.
Pamiętasz, Borysie, jak cię rzuciła żona? Pamiętam. W dniu ślubu? Wiem. A wtedy przyszłam ja. A przyszłaś i zostałaś tu. Widzę, że dobrze to pamiętasz. No, dzięki tobie. Dzięki mnie? Stale mi o tym przypominasz. Nie dam ci o tym zapomnieć. Wiem, nie dasz. Oblejmy to. Od tej pory jestem ci żoną. Ślubu nie braliśmy. I kochanką. Wiem, pamiętam to dobrze. Nie dajesz o tym zapomnieć. Wiesz, Borysie, ja od ciebie nie odejdę. Dlaczego? Czy coś się stało? Przywiązałam się do ciebie. Czuję to. Jesteś dla mnie dobra, aż za dobra. Rozpieszczam cię rzeczywiście. Zostaw ten spirytus. Mówiłam ci przecież, że to spirytus salicylowy. Natarłem nim sobie wczoraj nogi. No. Jesteś tutaj, pradziadzie? A co, nie wolno? W każdym kącie tego mieszkania jestem u siebie. Panie sierżancie, mogę sobie skakać, biegać po tym mieszkaniu i wiecie co? Jakbym chciał, mógłbym pluć na podłogę i lepiej. A co? Nie wolno? U siebie? We własnym domu? Wolno mi wszystko. Wiecie co? Kopnę sobie w ścianę. Proszę bardzo, panie sierżancie. Szlachcic na zagrodzie równy, bo ty, Borysie. Pan Sułek wbrew prawom genetyki jest prawdziwym wymęgą. Wdał się we mnie i zapiszę mieszkanie na niego. I wkład też. A co, nie wolno, panie sierżancie? 1000 razy powtarzam pradziadkowi, żeby pradziadek nie mówił do mnie... Panie sierżancie, a pradziadek stale swoje cholery można dostać. A widzisz, i ciebie pradziad denerwuje. Oblejmy to. Daj spokój, głowa mnie od tego wszystkiego rozbula. Mam maść, tygrysio, cały się tym smaruje rano. Jak to cały? Od stóp do, panie sierżancie, głów. Caluteńki, centymetr, po centymetrze. I pomaga? Na co? No czy pomaga to pradziadkowi? No, w każdym razie Lotce nie przeszkadza, panie sierżancie. A na tym mi najbardziej zależy. Kuzynka Lotka wącha mnie codziennie rano od stóp do głów. Cicho, pradziadku, to nieetyczne. No nie ma w tym na razie nic świńskiego. Wącha mnie jak jakiś bukiet bzów. Słowo daj, a aż mnie skoczy i kręci. No i co, kuzynko, jak poszło? Z panem Sołkiem? Tak. Umieram z ciekawości, jak się spisał mój narzeczony. Boże, jaki on piękny i silny. Najlepiej się spisał. Jak to? Przecież był u ciebie na tak zwanej herbatce. Był. No i co z tego? No, opowiedz, płonę z ciekawości, jak to się odbyło. Nie ma o czym mówić. Więc to się stało. Boże... Dziękuję ci, Lotko. Nie dziękuję, Lizo. Nie ma za co. Wiem, że dla ciebie to drobiazg. Dla mnie jego niewinność była najtrudniejszym orzechem do zgryzienia. Oddaję ci go takim, jakim go zabrałam. Ty kłamiesz, Lotko. Nie wierzę ci. Zobaczysz sama. To okropny dzieciuch. Wiem, ale myślałam, że z twoim doświadczeniem... Nic z tego. Smarkacz. Przyszliśmy do mnie. Tak. Pogasiłam wszystkie światła. Tak. Tliła się tylko nocna lampka. Tak. Przy moim łóżku. I co? Ten twój narzeczony siadł. Tak. Rozłożył zeszyty i zabrał się do odrabiania lekcji. A potem... Co było potem? Odrobił pisemne i zabrał się za ustne. Nawet tornistra nie chciał zdjąć. Starego miał na plecach? Tak, chociaż prosiłam, pani Sułku, niech pan może zdejmie ten tornister. Będzie panu wygodniej. I nie zdjął? Skąd? No, zacisnął nawet mocniej rzemyki. Jest mi wierny. Oj, co ci po takiej wierności, Liza? A jednak się cieszę. Ale i martwię też. No, co to będzie? O, będziesz musiała, moja droga, poczekać z tym do matury. Pradziadek tutaj? Ale cały czas tutaj jestem, panie sierżancie. Słyszałem wszystko. Lotko, idziemy do mnie. No, za chwilkę. Zaraz tam będę. Lotka wygląda dzisiaj przepięknie. I pachnie też, panie sierżancie. Przepięknie. Jak jakiś bez.
albo nasturcja. Chodźmy do mnie, panie sierżancie. Nie mów do mnie, Hubercie, per panie sierżancie, proszę cię. Kiedy ty mi naprawdę przypominasz wojskowego, kirasiera czy dragona z wąsami, bo powinnaś się częściej golić, lotko, kujesz, panie sierżancie. Myślałby kto, że masz taką delikatną cerę, Hubercie. No idźcie już do siebie, chcę być sama. Nudzicie mnie. A kiedy przyjdzie pan Sułek? Powinien zaraz być. Ma dzisiaj 5 lekcji. Polski, matematyka, przyroda, geografia i wychowanie seksualne. Może tam go czegoś nauczy. O, tak. No, na pewno znałem jednego seksuologa, to straszna świnia, ale naukowa. A to cenię najbardziej. Nawet najgorsze świństwo, panie sierżancie, jak je opisać w specjalnej książce, przestaje być takie świńskie, jak było przedtem. No, chodźmy, lotko. Poczytam ci moje wiersze. To cię podnieca najbardziej. Wiem i dlatego zaraz będę ci czytał aż do rana. A co? Nie wolno? Wolno. Idźcie już. Nudzicie mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już pan jest? Jestem. To dla mnie? Tak. Prezent urodzinowy. Dla pana, panie Sułku. Sama go robiłam na drutach. Chodźmy, lotko. Nie przeszkadzajmy, panie sierżancie. Proszę cię, Hubercie, skończ z tym panem sierżantem. Chodź, lotko, strasznie chce mi się ci poczytać. Sama pani to robiła na drutach? Sama, na drutach. Dla mnie? Dla pana. Kocham pana. Wiem. Szaleję za panem, panie Sułku. Jesteśmy sami. Wiem. I co z tego? Nikt tu nie wejdzie. Słowo honoru? Słowo honoru, panie Sułku. A jak wejdzie? Co wtedy? Wszystko biorę na siebie. Boję się. Boję się tej matury. Niech się pan nie boi. Niech mnie pan obejmie. I jak? Jak mam panią objąć? Słowo honoru, że nie wiem jak. Tak. No dobrze. I co dalej? Cholera, trudno się z tym wszystkim połapać. Oj, łaskocza mnie. A teraz niech mnie pan pocałuje. Tak? Nie tak. W usta. Ustami w usta? Co? Myśmy tego jeszcze nie przerabiali. Przerobimy to teraz. No, gdzie pan patrzy? Gołąb usiadł na parapecie. Niech siedzi. Siadają tutaj często. A wie pani, że u moich rodziców nie siadają na parapetach. Kto? Gołębie. Jakie gołębie? No takie, jak te tutaj. Niech pan mnie nie puszcza. Ma panią tak trzymać cały czas? Cholera. Trudno się w tym wszystkim połapać. Słowo honoru. Będziemy tak siedzieć? Musi mnie pan całować, aż do utraty duchu. To się uduszę i cześć. Słowo honoru. Już się duszę. Miłość zaparła panu dech. Ja myślałem, że się po prostu duszę. To za głupi facet ze mnie. Myślałem, że się duszę, a ja się zakochałem. Słowo honoru. Udusić się można. Niech pan mnie teraz pocałuje w szyję. To dobre. W szyję? Tak, właśnie w szyję. Tak się podobno robi. Pierwszy raz słyszę. Nie widział pan w filmie? Na filmie nie widział pan? Nie. Mnie wpuszczają tylko na filmy od 12 lat. No dłużej już nie wytrzymam. Panie Sułku, źle pan to robi. Ty też, Elizo, źle to robisz. Trzeba, panie sierżancie... Pradziadek tutaj? Jestem tu cały czas. Widziałem i słyszałem wszystko. Mieszkanie jest zapisane na mnie, panie sierżancie. Pokażę na panu Sułku, jak to powinno się robić. Na mnie pan pokaże? Przecież nie na własnej prawnuczce, panie sierżancie. Taka świnia już nie jestem. Popatrz, Elizo, i ucz się. I pan, panie Sułku, niech też się uczy. Kiedy pan mi zasłania słowo honoru? Nic, za nic nie widzę. No inaczej nie mogę, panie sierżancie. Wiem, co? Niech nam pradziadek pokaże to na kuzynce Lotce. Boże, spójrz, Borysie. Co się tutaj dzieje? Rany boskie. Pradziad ściska pana Sułka. Pradziadku. Zawsze mówię, że to łobuź rozpusty. Ale... Pradziadku, niech się pradziadek opamięta. Tak czy siak, oblejmy to porządnie. Ja stawiam! Zima, droga Różo, ma się już ku końcowi. Oblejmy to. Przecież to dopiero luty.
Nie ma czego oblewać. Myślę sobie o naszych rodzicach. Ciekawe, jak też im się idzie. Wyruszyli w połowie grudnia ubiegłego roku. I mieli być za 3-4 dni. Ale jak pamiętam, zaspy utrudniały wówczas marszrutę. Pamiętam to dobrze. Wtedy były prawdziwe góry śnieżne. Depeszowali z Rzeżyna. A potem z Pomiechówka. Następnie z Poznania i zaraz potem z Konina. Dziwną trasą idą do Warszawy. Zawsze byli dziwni ci twoi rodzice. A dlaczego oni nie chcieli z nami zamieszkać? Nie dziwię im się. Woleli swoje rodzinne zarawieje. Przecież to dziura zabita deskami. Coś ty powiedziała? Powtórz to. Dziura zabita deskami. Milcz, różo! Zabraniam ci tak mówić o moich rodzinnych stronach. Zrobiłaś mi przykrość. Muszę to oblać. Ciekawe, kiedy do nas dojdą? Czy w ogóle dojdą? W zeszłym roku nie doszli. Pokręcili się po wrocławskim i zielonogórskim i zawrócili w stronę lubelskiego. Tyle ich widzieliśmy. Pamiętam te setki depesz z różnych stron Polski. Nie tylko Polski. No. Raz nawet depeszowali ze Smokowca. Gdzie to leży? W czeskich Tatrach. Nawet nie zauważyli, jak przeszli granicę państwową. Bez paszportu? Bez. Zdaje się, że i dowody osobiste mają przedwojenne. Oblejemy to. Chcę. Co? Nie. Chcesz? Chcę. Różu. Nie. W tym roku mają podobno przewodnika. Kto nim jest? Podobno Jaśko od Chowańców. Z Zarawieju? Nie, z Nowego Targu jest. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja też nie wiem. Ale górale są najlepszymi przewodnikami. Górskimi. Na pewno, że górskimi. Coś ty myślałaś, że może morskimi, tak? No. Nie, ja nic nie myślałam. I to cię gubi, Różo. Ty niewiele myślisz. Stale myślę o tobie. Boże, jak ja o tobie myślę. No daj spokój, no skończ z tym. Oblejmy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Sułku. Dzień dobry. Jak tam w szkole? Nie najlepiej, słowo honoru. Jutro klasówka z matematyki. Wzięli się za was, co? Na mnie się wzięli. Dwuja za dwują. I dwują pogania, co? No to już. Oblejmy to. Borysie, no przecież to jeszcze dziecko. Dziecko? Tak? Traktujecie mnie jak dziecko? Dobrze. Powiem Elizie, że jestem dziecko. Chcecie? Nie, nie, nie. Ja nie to miałam na myśli, panie Sułku. Niech pan się nie obraża. Przestań, Różo, proszę cię. Ja mam 15 lat. I 3 miesiące, tak mi się zdaje. Jasne, że i 3 miesiące. Nie jestem już dzieckiem. Nikt tak nie uważa. Wszyscy tak uważacie. Czekajcie, czekajcie. Ja wam pokażę, że nie jestem takim smarkaczem. Proszę. On pali papierosy. Ale się nie zaciąga. Kto się nie zaciąga? Ja się nie zaciągam? O, popatrzcie państwo. Ale się zaciągnął. Jak go diabli. Jak marynarz. Zostanę marynarzem. Będę się zaciągać i cześć. Słowo honoru. Jasne, niech się dziecko zaciąga. Pradziadek tutaj? Cały czas tutaj jestem, widzę i słyszę wszystko. Znęcacie się nad moim ulubionym panem Sułkiem. Wol stąd! Wol! Pradziadzie. Przesadzach, pradziad chyba. Wol? Nie? Mówię, jazda stąd póki dobry. Mieszkanie zapisane na mnie, panie sierżancie. Panie Sułku, co oni z panem wyprawiają? Mają mnie za gnoja. Słowo honoru, panie Hubercie. Banda idiotów, panie sierżancie. Tak. Nie wiedzą, co to prawdziwy naukowiec. Sami ledwie umieją czytać i pisać. A pradziad jest grafoman. To coś ty powiedział, Borysie? Grafoman, pismak. Bez talencie. Zazdrościsz mi, panie sierżancie. Nigdy nie zrozumiesz prawdziwej poezji. Jak pan wie, panie Sułku, jestem poetą. Wiem o tym. Przerabialiśmy już jednego poeta. Pisaliśmy wypracowanie o tym, co miał na myśli, jak pisał pana Tadeusza. I co miał, panie sierżancie? Zainteresował mnie pan tym. Ciekawe, co inni poeci mają na myśli. Nie bardzo pamiętam.
Ano to nic, głupstwo, panie sierżancie. Słowo honoru, zapomniałem, zaćmienie umysłu. No wiem, sam mam takie zaćmienia przy pracy. To widać, ja się słucha twoich utworów. No nie przestań, Borysie, dlaczego ty stale musisz obrażać pradziadka Huberta? Bo go nie lubię. A nie zależy mi na tym, panie sierżancie. Panu pradziadkowi Hubertowi nie zależy na tym. To widać. Jestem przecież hydraulikiem i mam swoją godność. To pan jest hydraulikiem? Nie wiedziałem. Jestem. Pradziadek skończył kursy doskonalenia zawodowego i zajmuje się hydraulizmem. Rano, a wieczorem pisze wiersze, tak jak ten na przykład. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło mniej silnie, ale szerzej niż za dnia świeciło. Panie sierżancie. Znam to. Jak to, panie sierżancie? Skąd pan to zna? Ze szkoły. Przerabialiśmy to niedawno. Nie, musiało się panu coś pomylić. Nie, słowo honoru. Dalej było tak. Całe zaczerwienione jak zdrowe oblicze gospodarza, gdy pracę skończywszy rolnicze, na spoczynek powraca. Panie sierżancie. Ale nie było, panie sierżancie. No musi być. Jeżeli ja to napisałem, musi. To napisał Mickiewicz. Nie, niemożliwe. A dlaczego od razu niemożliwe? Właśnie, że możliwe. Ja to napisałem wczoraj wieczorem. A Mickiewicz prawie 150 lat temu. Słowo honoru. No i macie, pradziad zerżnął. Ja? Co to? Nie, panie sierżancie, to Mickiewicz zerżnął. Mickiewicz nie żyje. Boże, naprawdę. Różo, przestań, nie płacz. To było, pani Różo, bardzo dawno. Nie ma się co mazać. Boże, jakie to smutne, straszne. Jakie to ciekawe. Panie sierżancie, razem z Mickiewiczem wpadliśmy na ten sam pomysł. Z tym, że on nigdy nie pisał, panie sierżancie, na zakończenie. To nas różni. Są jednak pewne podobieństwa. Czy on był dobrym poetą, czy raczej takim sobie? Dobrym. No, całe szczęście. Nie chciałbym, panie sierżancie, wpaść na ten sam pomysł z jakimś grafomanem. Słuchajcie, mam tutaj list od moich dzieci z Nysy Klockiej. Dzisiaj go pradziadek dostał? A nie, tydzień temu, ale z tego, co wiem, jest najświeższy. Piszą, panie sierżancie, że kontynuują podróż. Oblejmy to! Z Nysy Klockiej do Warszawy już tylko 2 kroki. Niedługo tu będą. Nachodzą się staruszkowie. Słowa honoru, dziwię się im. Dlaczego? W tym wieku, w taką drogę. Szmat drogi, rzeczywiście. Borysie, nie wiesz, co robi twoja córka? Która? No masz tylko jedną córkę na razie. Na razie? Skąd ja mam wiedzieć, co robi Eliza? Spytajcie pana Sułka. Jest przecież jej narzeczonym. Nie wie pan, co robi pana narzeczona, panie Sułku? Wiem. Powie nam pan? Nie. Ma rację, to są sprawy młodych. My starzy nie powinniśmy się wtrącać w tej różne dyrdymałki. Pan Sułek wie, co robi moja córka i niech to zachowa przy sobie. Jestem o nią spokojnie. Z pana Sułka prawdziwy dżentelmen. No, co pan powiedział? Zdaje się, że chcą tu pana obrazić, panie sierżancie. Nie, ależ skąd? Borys sam chciałby być dżentelmenem. Ale nie jest. Jestem. Jestem dżentelmenem. Pradziadzie. Ale skąd, panie sierżancie? Bynajmniej nie jesteś. Chlusnę pradziadowi koniakiem w oczy. Różo, podaj koniak. Nie zrobisz tego jak zwykle. Nie wygłupiałbyś się przynajmniej. Masz rację, pradziadzie. Szkoda koniaku. Różo, podaj koniak. No jakby to... No i tak jak motylek... Tak jak motylek zapyla kwiatek, pan Sułek... No rozumiesz, Elizo? No dobrze, ale przecież pan Sułek nie umie fruwać. Oj, nie bierz tego tak dosłownie. Fruwanie nie jest konieczne. Nie rozumiem. Mówisz mi, Lotko, od godziny o motylkach i kwiatkach i to rozumiem. Kiedy jednak zaczynasz mówić o kobiecie i mężczyźnie... Przestaję cię rozumieć. Bo bierzesz wszystko dosłownie, za dosłownie. Mów wobec tego jaśniej. Jesteśmy same. Nie ma pradziadka Huberta? Raczej nie. Ale nawet gdyby był, to co mi tam? Ja muszę wszystko wiedzieć, rozumiesz? Wszystko. No dobrze, no. Słuchaj, Elizo. Tak. Pan Sułek jest mężczyzną. Tak. Prawda? Tak. I co? No, a ty jesteś kobietą. No tak, i co?
Różnicie się budową ciała. Wiem. Pan Sułek ma takie różne muskuły. No widzisz. Trójgłowe i bicepsy. Na razie rozumiem cię, Lotko. Kobieta i mężczyzna zakochują się w sobie. Tak jak ja i pan Sułek. No tak jak wy, no widzisz, to dobry przykład, no. Dzielą stół i łoże. Po ślubie, prawda? Na ogół tak, no chociaż bywają wyjątki. Jak ojciec i Róża. No właśnie. No i co dalej, Lotko, błagam cię. Ja jej powiem. Wszystko jej wyjaśnię, panie sierżancie. Ty tutaj? Cały czas tutaj jestem. Cały czas. Wszystko widzę i słyszę. Nic się przede mną, panie sierżancie, nie ukryje. To moje mieszkanie, Lotko, i idziemy do mnie. Muszę ci, panie sierżancie, poczytać. Przerwałeś nam rozmowę. Już. Miałam się wszystkiego dowiedzieć. Jesteś wstrętny, pradziadku, jak mogłeś. Dowiesz się innym razem. Idziemy, Lotko. Przez pradziadka pan Sułek sobie odejdzie. No zawsze się ktoś trafi. Mam takie zasady. Ale nie w moim wieku. Ja mam 48 lat. No i co z tego? Ja mam 98, panie sierżancie. Nie wyglądasz na tyle, Hubercie. A widzisz, Elizo, Lotka szaleje za mną. A nie tylko za pradziadkiem. No wiem, umiem postępować z kobietami. Zawsze byłem taki. Wiem o tym, Hubercie. Wiem o tym najlepiej. Chodź, Hubercie, poczytasz mi trochę. Chodźmy, poczytam ci dzisiaj więcej i dłużej niż zwykle. Należy ci się to, Lotko. Jesteś piękna. Panie sierżancie. Nie mów tak do mnie. Jak? Lotka prosi pradziadka, żeby pradziadek nie mówił do niej panie sierżancie. Ej, nie gniewaj się, Lotko, i wybacz mi. Chodźmy. Będę stała i pachniała jak kwiat. I wtedy przyleci pan Sułek. Siądzie na mnie. To się pani przewróci. Ja jestem ciężki, słowo honoru. Pan tutaj? Tak. Mogę zrobić to, co pani prosi, ale nie radzę. Przewróci się pani, pani Elizo. Ja mam grube kości. Że też pradziadek Hubert przerwał kuzynce Lotce w najciekawszym momencie. Kocham pana, panie Sułku. Tak? Tak, kocham pana, szaleję za panem i cała płonę. Cholera, głupia sytuacja. No co robić? Wie pan co, panie Sułku? Napiszmy do kącika zwierzeń w jakimś piśmie. Tam nam doradzą. Niezła myśl, słowo honoru. Tak. Można też zadzwonić. Jest taki telefon zaufania. Powiem krótko, co i jak. Tak bym chciała, żeby przed wizytą dziadków z Zarawiejów było już po wszystkim. Ale matura. Przede wszystkim, panie Elizo, będę bardzo zajęty.